Siemano, siemano, lecimy z kolejnym odcinkiem, a co to będzie, to zaraz Wam powiem, ale zanim przejdziemy do odcinka, to zostaw subskrypcję i również zapraszam na mojego Instagrama MłodyNinja24, bo za jakiś czas będzie naprawdę grubo, ale to się dowiedzie na Instastory, dlatego musicie śledzić Instagrama MłodyNinja24, a pod tym filmikiem, jak będzie 700 lajków, to lecimy z kolejnym odcinkiem. Co w dzisiejszym odcinku będzie? Tak dla odmiany, bo dużo zostaje komentarzy, takich jak: a Młody Ninja, a jak ty się rozciągasz, żeby tak kopać, albo to, albo tamto? Wiadomo, ja nie jestem jakimś tam specem od kopnięć, ale coś tam nieco sobie kopię. Może są przydatne te kopnięcia, może nie, ale fajnie to wygląda. Jak ja do tego się przygotowuję, to zaraz Wam pokażę. Tu tak samo jak ćwiczenia. Nie kombinujemy za dużo, ale jeśli chodzi o wysokie kopnięcia, czy tam, żeby fajnie kopać, to dużo osób myśli, że trzeba się rozciągać, tam szpagaty umieć czy coś. Nie, ja sam szpagatu nie umiem, a żeby wysoko kopać, ja wykonując te ćwiczenia, mniej więcej potrafię wysoko kopnąć. I te półobrotówki, te kopnięcia mi wychodzą. I co ja robię? Przede wszystkim otwieram biodra. Dużo osób skupia się typowo na rozciągnięciach, tam wiecie, próbuje szpagat na hama zrobić, a tu wystarczy po prostu biodra otworzyć. I może ty też masz ten sam problem, co ja miałem, że na przykład próbowałem różnych rozciągnięć, a zacząłem tylko po prostu biodra otwierać i już od razu te kopnięcia były o wiele, wiele wyższe. Więc jakie ja ćwiczenia stosuję, żeby wysoko kopać? Teraz Wam pokazuję mój zestaw ćwiczeń, który ja wykonuję przed rozpoczęciem pracy na worku, czy tam kopać półobrotówki i te nagrania, które Wam pokazuję. Co ja robię? Ja około 10 do 15 minut to, co teraz Wam pokażę, robię. Więc tak. Zaczynam od jednej nogi najpierw. Teraz tak. Staram się tamtą nogę wypychać tam. I przede wszystkim nie na hama. Jeśli już mam swój limit, to idę sobie do przodu 5 razy, 3, 4, 5 i do tyłu siadam. Pamiętajmy, nic na hama. Z powrotem do przodu. Można stopę do ziemi dać. Ja to robię, żeby ona nie była gdzieś tak, że jak idziemy do tyłu, żeby nam stopa nie szła tak. Starajmy się stopę cały czas trzymać na ziemi. O, coś takiego. Mi się delikatnie odrywa, ale to nic. Teraz przechodzimy do drugiej nogi. O. Mamy. Do przodu. Do tyłu. Pamiętajcie, nic na hama. Żeby nie było czegoś takiego, że robicie i... Jakbyście mieli kupę zrobić. Nie, tu chodzi o to na spokojnie, nikt was nie goni. A z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Jak zrobiliśmy tą nogę, zrobimy teraz coś takiego. Szeroko. Nie dajemy stóp pod tyłek, bo jest łatwiej, zobaczcie. O, coś takiego. I idziemy sobie do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. I tak z parę razy. I potem znowu wracamy. I teraz jak już wracamy do tej nogi, to staramy się bardziej ją tam wypchać. Powinno Wam już za drugim razem iść lepiej. To? O, coś takiego. I ta sama zasada. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Druga noga. Do przodu. Do tyłu. I znowu dwie nogi. A teraz w tej drugiej serii, ogólnie nie robimy tutaj przerwy,
No tak się zmieniamy. Lewa, prawa, obydwie nogi. Lewa, prawa, obydwie nogi. W pierwszej serii pierwszy na spokojnie to robimy, a w drugiej, jak już drugi raz to będziemy robić, to można coś takiego robić. Zobaczcie. Trzymam sobie i lewą nogę. Do góry, prawą. Lewą i prawą. I na przykład tak po 5-10 razy na nogę. Jak zrobimy, to może znowu do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. I znowu lewa noga, prawa. I tak około 5 razy. I teraz tak. To uważam za podstawę. To zawsze wykonuję przed każdymi kopnięciami. I naprawdę to dużo pomaga. A żeby ta noga jeszcze luźniejsza była, to nie robię czegoś takiego, tylko robię coś jeszcze takiego, zaraz wam pokażę. I teraz po tym robimy coś takiego, jak łapiemy się jakiegoś elementu, parapet. Ja tu mam teraz głośnik, ogólnie jakaś półeczka. Teraz tak, pierw boki, tu i sobie machamy. Machamy na boki po 10 razy na nogę. To ma być luźno. Wymachujemy i coraz wyżej. Druga noga. Wszystko robimy z luzu. I tak samo druga noga z powrotem, ale teraz stoimy z przodu, kolano do siebie i do tyłu. I tak samo druga noga. Po 10 razy i tak samo na każdą nogę po 5 razy jakich wymachów. Ja uważam, że naprawdę to wystarczy, żeby wysoko kopać. I teraz tak. Subskrybuj ten kanał, bo mam w planach, ja już mówiłem wcześniej, że chcę robić tam vlogi, ale postaram się to robić z dnia do codziennego. I pytanie do was, czy chcecie takie materiały jak poprzednio, co ja jem, czyli jak ja robiłem tą kaszkę, co ja jem na śniadanie, co na obiad, jeśli chcecie. Młody Ninja gotuje. To piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i postaramy się dla was coś takiego nagrywać. No i ogólnie znowu zacznę nagrywać, jak ja trenuję obecnie, bo nie trenuję teraz typowo siłowo, tylko bardziej takie wytrzymałościowo, dużo biegam, kondycję robię. I jeśli również chcecie takie materiały, nie jakieś tam poradniki czy coś, tylko po prostu jak ja trenuję, po prostu mój trening cały, jak wygląda obecnie. I jak po prostu idziemy do przodu. Dlatego jak chcecie, to musicie napisać w komentarzu. Więc i teraz dla widzów. Pozdrawiam.